Gdyby Donald Tusk nie zgadzał się na zaostrzenie pakietu klimatycznego, Polska mogłaby teraz eksportować węgiel i zarabiać, mówił dzisiaj w Katowicach Zbigniew Ziobro podczas konferencji przed kopalnią Wujek. Na pewno węgiel w polskich domach nie byłby po 2 czy 3 tysiące złotych, tylko byłby po 900 zł, tak jak jest, jaka jest jego cena po wydobyciu w kopalniach. Może byłby troszkę droższy, ale byłby po wielokrotnie bardziej opłacalny i powszechnie dostępny. Nikt by się nie bał, że tego węgla zabraknie. Brakuje go, bo właśnie była realizowana, głównie przez środowisko Platformy, od Buzka począwszy przez Donalda Tuska, polityka likwidacji polskiego węgla. Prokurator generalny i prezes Solidarnej Polski przyjechał do Katowic, aby złożyć hołd poległym górnikom. Przyjechaliśmy tutaj, by okazać szacunek i solidarność środowiskiem górników w tym symbolicznym miejscu, oddać cześć tym z nich, którzy kiedyś oddali życie walcząc o wolną Polskę. Ziobro zaznaczył, że energetyka oparta na górnictwie może być supernowoczesna, jako przykład podał Japonię. Taką, która będzie dawać tańszy prąd Polakom, tańsze ciepło do polskich domów i taką, która będzie jednocześnie gwarantować większą konkurencyjność naszego przemysłu w stosunku też do innych krajów Unii Europejskiej. Według polityków Solidarnej Polski rolą Śląska jest zapewnienie wielu lat surowca dla Polaków. W obliczu trudnej sytuacji gospodarczej węgiel jest ciągle jednym z najtańszych nośników. I nie ma co do tego żadnych wątpliwości, jak również nie ma co do tego wątpliwości, że w Polsce jest węgla kamiennego jeszcze na 200 lat. I to są badania naukowców. Polski węgiel, zdaniem polityków, nie jest w żadnym wypadku zagrożony. Wedle ich zapewnień Polacy nie mają powodu do obaw, czym w przyszłości będą ogrzewać domy. Przedłużyliśmy koncesje geologiczne nie o 4, nie o 5, 6 lat, jak niektórzy chcieli, ale na maksymalną długość do 2044. Podczas konferencji przed kopalnią Wujek padła też deklaracja, że Solidarna Polska będzie wnosić o uruchomienie inwestycji w złoże węglowe na Śląsku. Thank you.